Panie burmistrzu, dzisiaj podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu i turystyki. Co się zmieniło w tym roku w stosunku do lat poprzednich? Trochę się zmieniło. Po wielu konsultacjach ze stowarzyszeniami, wielu rozmowach na przestrzeni całego roku postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę przyznawania i finansowania zarówno sportu, jak i turystyki. Większość środków zostanie przeznaczonych w ramach ustawy o sporcie, która daje troszeczkę większe pole manewru zarówno stowarzyszeniom, jak i ułatwia im sposób rozliczenia dotacji. Oczywiście rozliczenie cały czas funkcjonuje, jest to obligatoryjne przy środkach publicznych, natomiast sposób rozliczenia jest prostszy dla stowarzyszenia, bo słuchaliśmy informacji, słuchaliśmy też wielu prośb od stowarzyszeń, że sposób rozliczenia jest bardzo ciężki, bardzo trudny, jest bardzo sformalizowany. Tak to wyglądało z ustawy o pożytku publicznym wolontariacie, natomiast ustawa o sporcie daje troszeczkę większą elastyczność funkcjonowania stowarzyszeń. I drugim elementem, który został zmieniony, to to, że we wnioskach i dotacjach stowarzyszenia musiały ująć również kwotę wynajmu pomieszczeń należących do gminy. Przede wszystkim chodzi o salę gimnastyczną, czy halę sportową. Panie burmistrzu, właśnie był sygnał od stowarzyszeń, że nie są zbyt zadowolone z tego, że zmieniła się uchwała w zakresie hal sportowych. Jak na to zareagował urząd? Czy to było również dyskutowane ze stowarzyszeniem. Chcieliśmy ujednolicić system, dlatego że wszystkie środki publiczne muszą być rozliczone i są też kontrolowane. Może to wydaje się dziwne, że gmina daje pieniądze stowarzyszeniu na to, żeby stowarzyszenie zapłaciło gminę za wynajęcie hali. Natomiast jest to zgodne z przepisami prawa i chcemy się trzymać tego, żeby było to bardzo czytelne, żeby każda złotówka, która wychodzi z urzędu, mogła być rozliczona. Panie burmistrzu, czy według Pana środki dla organizacji pozarządowych są wystarczające? Nie, nie są. O tym wszyscy wiemy. Natomiast wiemy też, że budżet niestety nie jest z gumy. Musieliśmy go tak skonstruować, żeby starczyło na wiele innych rzeczy, czy na inwestycje, czy na też pomoc społeczną, czy na szkoły i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, jak Pan doskonale wie, niezbędnych do funkcjonowania gminy. Udało się wygospodarować takie środki, jakie są. No, zawsze będą za małe, tak? Tak jak liczyliśmy ze środków czy z wniosków, które wpłynęły, trzeba było mieć jeszcze raz tyle pieniędzy w budżecie. Niestety w tym roku tego się nie da zrobić. Panie burmistrzu, współpraca z organizacjami pozarządowymi nie jest jednostronna. To oni mają być zadowoleni ze współpracy z samorządem, ale również z samorządem. Czy samorząd uważa, że nasze organizacje dobrze realizują zadania? Jak najbardziej tak. To podkreślałem również na ostatnim spotkaniu ze stowarzyszeniami, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co osiągnęli w przeciągu ostatniego roku i nie tylko ostatniego roku, też wcześniej, bo osiągnięcia zarówno w dziedzinie sportowej, jak i turystyki, jak i w działaniach kulturalnych, bo to nie tylko sport i turystyka, to również wiele innych stowarzyszeń działających w całkowicie innej sferze, jest nie do przecenienia i naprawdę ich osiągnięcia są, pomimo tego, że Drawsko czy gmina wcale nie jest taka duża i są porównywalne z wielkimi miastami i to trzeba naprawdę oddać cześć tym, którzy to robią, tym, którzy razem z nimi trenują, przede wszystkim dzieciom i młodzieży, również dorosłym, bo ich osiągnięcia, czy kadra Polski, czy Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, to są naprawdę potężne osiągnięcia. Panie burmistrzu, już ostatnie pytanie. Rozmawialiśmy przed chwilą z organizacjami, planują biegi, kąpiele morsów, no zawody, sztuk walki, to może nie. W czym Pan zamierza wziąć udział? Znaczy, do morsowania jeszcze chyba nie dorosłem. Jeżeli chodzi o biegi, to jeszcze nikt mnie do tego nie namówił. Raczej skupię się, jeżeli będzie coś związane z turystyką rowerową, to bardziej na tym. Rowerowy poligon, Panie burmistrzu. Rowerowy poligon jak najbardziej, bardzo chętnie. Natomiast sztuki walki wybitnie nie, bo to już nie ten wiek i nie ta waga. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję.